To by było tyle, jeżeli chodzi o historie książkowe. Trochę tego tutaj omówiliśmy, natomiast przechodzimy do wątków bardziej filmowych. Chodzi o jakieś tam programy dokumentalne. No oczywiście zacząć należy od Alfabetu Mafii, tak samo jak książka, taki program, o którym tu już wspomniałem, historię m.in. Oczki, historię m.in. Carringtona, czyli Króla Spirytusu, Pruszkowa, Wołomina, w tym tak mocno pokazane te przygody, nazwijmy to, Jarka Sokolskiego pseudonim Masa i Andrzeja Kolikowskiego pseudonim Pershing. Ale dalej mamy też historie zupełnie inne, bo nie tylko Alfabet Mafii, jak już mówiłem na wstępie, tworzy te historie polskiej przestępczości zorganizowanej. Potem mamy znów dokumenty Patryka Wegi, chodzi o Prawdziwe Psy, w których wystąpił Sławek Opala, między innymi. To był przede wszystkim Wydział do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej, więc tam mamy przede wszystkim właśnie wątki zabójstw, wątki gwałtów i tym podobne. Tych gangsterów tam nie ma za dużo, ale chodzi o to, że ci funkcjonariusze mieli do czynienia, co wiemy z późniejszych doniesień medialnych, właśnie z gangsterami, więc to też warto obejrzeć, zobaczyć, jak wyglądała ta ich kariera gdzieś tam, zanim wplątali się w problemy związane z mafią, z przestępczością zorganizowaną. Kolejny dokument po Alfabecie Mafii i po Prawdziwych Psach to Ewa Ornaska w rozmowie z Rafałem H, pseudonim Czarny, czyli film Świadek. Rafał H, pseudonim Czarny, były szef podgrupy narkotykowej w ramach struktur Marka M, pseudonim Oczko, na zachodnim Pomorzu, a potem jego główny antagonista, który swoimi zeznaniami rozbił tak naprawdę grupę zachodniopomorską. Oczko poszedł siedzieć na 13 lat, natomiast Czarny, mimo tego, że pomógł prokuraturze, pomógł policji, musiał odbyć swój 7-letni wyrok pozbawienia wolności, dlatego że w tamtym czasie nie przewidywano dla niego ani złagodzenia kary, ani nadania mu statusu świadka koronnego, bo takich instytucji polskie prawo wówczas nie znało. I Czarny po tych 7 latach wyszedł, zajął się bardziej legalnym biznesem. Dziś nie udziela się medialnie, poza tym, że gdzieś tam rozmawia m.in. z Arturem Górskim przed tworzeniu książek Masa o polskiej mafii. Kraina złudzeń, dokument jeszcze z lat 90. opowiadający historię Nikodema S., pseudonim Nikoś, czyli no niekwestionowanego szefa i króla przestępczości samochodowej na Pomorzu. Warto tym bardziej ten dokument obejrzeć, ponieważ jego narratorem jest znany dziennikarz śledczy Jerzy Jachowicz, który no więc krótko zna się na temacie. Ale co ważniejsze, tak jak mówiłem, w Alfabecie Mafii czy w jakichś innych publikacjach na ten temat Nikoś był traktowany bardzo po macoszemu, a tutaj mamy cały film opowiadający jego historię od A do Z, czyli od jego początków, kiedy m.in. zaczynał swoją karierę w klubie Maxim w Gdyni, aż po to, jak zmarł zastrzelony w knajpie na urodzinach swojego kolegi Wojciecha K, pseudonim Kura. I na tym można tutaj zakończyć recenzję tego filmu, po prostu warto go zobaczyć, a jeżeli dobrze poszukacie, to na pewno ten film znajdziecie. I to, co jeszcze można powiedzieć tutaj dalej, to Kryminalne Gry. Kryminalne Gry, program również emitowany, tak jak Alfabet Mafii, na antenie TVN, no już dobre kilkanaście lat temu również. Natomiast to jest program, w którym każdy odcinek jest poświęcony innej sprawie. Raz mamy tutaj jakąś kradzież na dużą skalę, innym razem mamy zabójstwo, jeszcze innym mamy gwałt, ale dwa odcinki były poświęcone konkretnej tematyce, konkretnej zorganizowanej grupie przestępczej, mianowicie łódzkiej ośmiornicy. No, ja dlatego to polecam, że sam jestem z Łodzi, sami kręciliśmy odcinki o łódzkiej ośmiornicy i tam wiem, że pokazano bardzo dobrze to, co pokazać należy, tak? Czyli kto i gdzie działał, kto i gdzie funkcjonował, jak te struktury wyglądały, bo przypomnijmy, łódzka ośmiornica była to pierwsza tak duża zorganizowana grupa przestępcza, struktura, która została rozbita przez polską policję. No jak się potem okazało, wielki sukces obtrąbiono przedwcześnie, bo tak naprawdę Pruszków czy Wołomin jeszcze sobie kilka ładnych lat działał. I to tyle z tego, co przychodzi mi na myśl, jeżeli chodzi o tematykę mafii z tych publikacji wcześniejszych, jeszcze z lat 90. czy z początku lat 2000.
Nieco nowsze publikacje to znowu Patryk Wega, kolejny raz już po prawdziwych psach, czyli Ciemna strona miasta. To jest trochę taka wersja prawdziwych psów, bardziej współczesna. Znów mamy tam pokazaną pracę m.in. Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji, czy jakichś wydziałów patrolowo-interwencyjnych, wydziałów wywiadowczych itd., itd. Również warto obejrzeć, bo znowu spotykamy się tam ze złodziejami samochodów, dealerami narkotyków, czy po prostu osobami, które te narkotyki kupują i zażywają. Tak, także tutaj warto na to spojrzeć. I tajemnice polskiej mafii, czyli mamy Sylwestra Latkowskiego, w niektórych odcinkach gościnnie mamy Piotra Pytlakowskiego i jest to program, w którym znów wystąpił i Masa, i nasz gość poprzednich odcinków Karo, i kilka innych osób, które były związane z przestępczością zorganizowaną. Znowu mamy odwołanie do Pruszkowa, do lat 90., ale warto ten dokument obejrzeć, bo w niektórych odcinkach ujawniane są zupełnie nowe informacje. Tak? Chyba najświeższy tego typu dokument w odcinkach to Ewa Ornacka i Kobiety Mafii. Tam pokazano historię kobiet mafii w tym znaczeniu kobiet, które na przykład zostały w pewien sposób poszkodowane przez życie z gangsterem. Kobiety, które straciły swoich mężów, bo zostali oni zamordowani, porwani, ale też kobiety, które najpierw żyły z gangsterem, jednym czy drugim, a potem same prowadziły własną strukturę przestępczą. Mam tu na myśli Monikę B, pseudonim Słowikowa, byłą żonę Andrzeja Z, pseudonim Słowik. I tutaj takie historie również są fajnie pokazane. Inna sprawa, że ten dokument, no troszeczkę moim zdaniem brakuje mu polotu. Jest to takie, że ogląda się, bo pokazuje coś nowego, ale żeby to była zwarta akcja, to nie powiem. Ja polecam szczególnie odcinek o sprokecie, dlatego że my o nim również mówiliśmy i możecie sobie porównać tamtejszą wersję wydarzenia, to co my mówimy o sprokecie, i tak naprawdę wybrać, która wersja zdaniem was jest bardziej prawdziwa, bo naszym zdaniem sproket to nie jest osoba, którą należy wybielać i pokazywać w jakimś tam pozytywnym świetle, bo jest to nadal czynny przestępca. Z tych nowszych publikacji oczywiście obok programu Mafia to nie tylko Pruszków, to by było na tyle, ale warto jeszcze powiedzieć kilka słów o tych jakby programach, tych gdzieś tam audycjach, których można było, mimo że tak naprawdę miała być to fikcja, spotkać prawdziwego gangstera, bo mamy oczywiście film Sztos, tam ta słynna rola Nikodema z pseudonim Nikoś, gdzie wita się w szatni z Erykiem. Rzeczywiście Olaf Lubaszenko go tam do tego filmu zaangażował, potem w swojej książce opowiadał, że po śmierci Nikosia zaczął się nad tym mocno zastanawiać i tak naprawdę być może troszeczkę żałował nawet tego, że tego Nikosia do filmu zaprosił. No ale chodziły pogłoski, że Nikoś gdzieś tam współfinansował produkcję tego filmu, no więc trudno było mu w tamtym czasie odmówić, prawda? Natomiast on się tam pojawił. No a ostatnio mieliście okazję jeszcze zobaczyć jednego byłego gangstera w gdzieś tam nowych publikacjach medialnych. Mowa o Andrzeju Z, pseudonim Słowik, i nie mam tu na myśli odcinka, w którym pokazaliśmy, jak bawił się na Rybierze Tureckiej, a tylko teledysk do piosenki Malika Montany i Tedego pod tytułem Big Papa. Tamten Słowik wystąpił. Z tego co wiem, miał tam wystąpić też Wojciech P., biznesmen powiązany z grupą pruszkowską, ale no ciężko mi oceniać, jak on się zmienił przez te ostatnie 22 lata, żeby potwierdzić, czy na pewno to jest on, ale wszystko wskazuje na to, że jednak to był on. Natomiast, no, jak widać, gangsterzy zawsze mieli, mają i pewnie będą mieli pewne parcie na szkło. Myślę, że to na jakiś czas wam wystarczy. Wiecie, co czytać, wiecie, co oglądać, zarówno jeżeli chodzi o dokumenty, jak i te pozycje fabularyzowane. Ale oczywiście to nie wszystko, bo jest jeszcze kilka różnych dokumentów, nad którymi warto się bardziej pochylić, ale to będziemy znów przybliżać w dalszych odcinkach, bo te publikacje cały czas, jeżeli nawet były gdzieś tam, pojawiały się wcześniej w mediach, to nie zawsze one są gdzieś dostępne do obejrzenia. No i po prostu będziemy o tym informować na bieżąco. Jeżeli coś da się obejrzeć gdzieś tam, to wam o tym powiemy, tak? Natomiast myślę, że to wystarczy póki co i do zobaczenia w kolejnym odcinku.